sprzedać na zasadzie, wiesz... To wszystko zależy od czempionów, możesz dostać po dupie 10-30, ale wyjść, bo ma się czempów late game'owych. Jak się zgrasz pikami, to dacie radę. Tak, ja się zgadzę, że to jest możliwe, wyjść 10-30, bo nieraz mi się zdarzyło. Ale z reguły jest tak, że jeżeli jest 10-30, to zazwyczaj nie wyjdziecie z tego. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w Hearthstone nie ma tego efektu kuli śnieżnej aż tak bardzo jak w LoLu. Chociaż może się mylę, bo ja się na tym LoLu to tak znam jak na niczym, więc... No zobaczymy, no, trzeba najpierw pograć tego Hotsa, to raz, a dwa... To i tak była dopiero alfa, to co na blisko nie pokazało, więc do bety to może tam jeszcze dojść laskity i inne pierdoły. Wiesz co mi się wydaje, oni powiedzieli, wiesz, jasno, że wszystko zależy od tego, co sobie co właściwie gracze i community będzie chciało, więc podejrzewam, że na pewno wyjdzie taki battleground, bo to są battlegroundy, nie? Na którym będzie na pewno system laskitowania i coś w tym stylu, żeby to był po prostu competitive play, bo nie wierzę, że Blizzard tego nie wprowadzi. To jest zbyt duży potencjał, który by w tym momencie, wiesz, poszedł się marnować, nie? Może te laskity to mnie dobijają. Ale wydaje mi się, że stworzą takie coś prędzej czy później. Wiesz co, mnie się szczerze powiedziawszy, te laskity, brak tych laskitów podoba. A czy no, mnie też się podoba, szczerze powiedziawszy. Aczkolwiek chciałbym, żeby ta gra była w miarę na competitive poziomie też, przynajmniej w jednym battlegroundzie, który tam kiedyś może w przyszłości wprowadzą. Fajnie ale by wiesz, było. Poziom competitive może być podniesiony nie przez to, że masz, wiesz, laskity, tylko przez całą masę innych tych. Ja nie bardzo mnie bawi to, że jakby o twojej umiejętności decyduje, że potrafisz wyważyć moment, w którym zabijesz miniona. A czy no, to może nie, to akurat się z tobą zgodzę. Ja akurat jestem kiepski w refleksie, za to nieźle kombinuję głową. To znaczy też zależy od gier. Wiesz, ale to nie zmienia faktu, że jednak w niektórych wiesz, grach to działało i nadal działa, nie? Tym bardziej, że na przykład taki docie, nawet denajowanie creepów, czyli zabijanie swoich własnych, żeby przeciwnik tego nie zrobił jednak. Wiesz, no. Dla niektórych to może działa, dla niektórych nie. No wiesz, wszystko zależy od tego, jaką generalnie masz produkt i co w nim będzie działać, nie? No. Jeżeli masz nadrobić czym innym, to lepiej, żeby tych laskitów nie było, a było coś ciekawsze z innej strony, nie? No, ale to z tego ci, że zrobisz grę pod jedno kopyto, nie? No. Ale to przyznam, że ten element doty trochę mnie przeraża, że mogą ci zabić tego. No, to jest... Też. Jeszcze dodatkowo myślenie nad innymi rzeczami, nie? No. Mnie się tam ten... Hot spodoba póki co, nie wiem, no. Jak zagram, to może przystanie. Będzie to, że jest spoko, ale... A czy nie, Boże, nie, ale... Jest spoko i miałem obiekcje co do tego pierwszego Hotsa, którego tam kiedyś pokazywałem na Bliskonie bodajże 2011. Tego to ja w ogóle nie widziałem. No nie, wiesz co, powiem ci, że troszeczkę dziwacznie wyglądał i to była mieszanka... Klepka, wiesz, wszystkiego. Fajnie, że tam byli ci herosi, kurczę, wiesz, z uniwersum Blizzarda. Ale nic poza tym nie było, nie? Próbowali po prostu zrobić taką random copy-pastę, jak to zazwyczaj jest, kurczę, z niektórymi firmami. Myślą, że coś innowacyjnego stworzą, a zrobi zupełnie innego. Ale jak to Blizzard ma zazwyczaj w swoim zwyczaju, jeżeli coś im się nie podoba i nie jest fajne, to po prostu skrapują i robią na nowo. No. Zobaczymy. Za co ich bardzo lubię, szczerze powiem. Oni, wiesz, powiedzieli, że jeżeli... to do bety, nie, Hotsa? To oni powiedzieli, że zależy od tego, jakie będą... Boże, brakuje mi słowa, jak zawsze. Jakie będą reakcje fanów. Jeżeli gra im się nie spodoba, to beta będzie za bardzo długi czas. Jeżeli gra im się spodoba, to beta będzie szybciej. A było tak, że byli w szoku, że ludziom się tak bardzo spodobał ten hot. Jak tam, nie wiem, Moldran chyba, czy ktoś opowiadał, to jak były te komputery na Blizzconie, co można było sobie potestować różne gry, to tak, do WoWa były 2 godziny kolejki, do Hearthstone'a były 2 godziny kolejki, do Diablo na 200 komputerów było zajętych z 50, a do Hotsa było chyba 6 godzin kolejki. Także stanąłeś tam rano, to do końca dnia może... A na ile mogę sobie posiedzieć? 20 minut? Nie wiem, chyba jedną grę, nie mam pojęcia. No to nie fajnie, ale no wiesz, no, dla zapaleńców to jest, wiesz, jednak coś. No, zresztą, ale wiesz, będzie bardzo dużo fanów LoLa, ja, wiesz, z całą sympatią, community LoLa jest tak, jaki jest, ale nie wszyscy są rąbnięci, tak powiem. I jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu szukają też czegoś nowego, bo LoL jest cudny, to nie ma cienia wątpliwości, ale każdy od czasu do czasu chce sobie coś zobaczyć nowego, bo jakby było inaczej, to by ludzie na YouTubie ciągle Roka oglądali, a tak jest, proszę, wybór. I to dosyć spory. Więc ludzie lubią zmiany i bardzo dobrze, no.
Wiesz, Hotz ma... On ma bardzo dobry start, bo ma fanów LoL'a, fanów Doty, przynajmniej część tych fanów, plus do tego fanów Diablo, fanów StarCrafta i fanów WarCrafta. Więc start powinien być naprawdę dosyć mocny. A jak wyjdzie, to zobaczymy. Wiesz, to jest jedna rzecz, o której ludzie z Blizzarda powiedzieli podczas pokazywania pierwszego Heroes of the Storm. Znaczy, Boże, Hearthstone'a. Zauważyliście, że te wszystkie tytuły są podobne? Heroes of the Storm, Hearthstone, Heart of the Swarm. Ostatnio cały czas te same literki, kurde, w skrótach wchodzą. Wiesz, chodzi o to, że oni jakby chcieli pokazać też, że mimo, że są dużą firmą, to potrafią zrobić lekką grę, która, wiesz, nie ma jakichś kolosalnych wymagań sprzętowych, która będzie dla wszystkich, nie? Która będzie tania, bo darmowa i która potrafi wzbudzić sympatię i że jest to gra, która przede wszystkim opiera się na dobrym gameplayu, a nie na jakichś tam genialnych, wiesz, efektach wizualnych, nie? No, z Hearthstone'em to nie wyszło. No, Hearthstone jest przepiękny, no. Cześć, ile ludzi pracowało nad Hearthstone'em? 15. Wow. Ale zatrudniają 3 nowe osoby. O, wow. Ale to widać, że gra się rozrasta, bo drużyna, a czy może drużyna, team deweloperski urósł o 20%. No. Ale to są piękne. Ja ostatnio pokazywałem taką grę, która się nazywa Grim Dawn. To jest też hack and slash i on jest robiony przez 6 osób i jest naprawdę, a może to nie jest Diablo 3 pod względem jakości rozgrywki, ale gra wygląda świetnie. Zresztą ona ma tą zaletę, że jest falloutowa, że jak po jakimś kataklizmie takim zombie, wiesz, chodzisz ze strzelbami, pistoletami, no cuda. Bardzo mi przypomina Fallouta w takim kontakcie, nie pierwszym, ale drugim. Jak trochę pograłem, to po prostu Fallout mi się zaczął przypominać. Level 10. A na 10 ci się chyba fajne skill. Nie, to nie na 10, na 12 chyba. Ja mam Heavenly Strange, to o czym mówiłeś, dwuręczna broń w jednej łapce. No, ale jeszcze jest taka umiejętność aktywna, nazywa się Steed Charge. Jak będziesz miał, to zobacz, jak działa, bo jest kapitalna, szczególnie później. Mam 7 stworów na stole, to chyba go zabiję. Level 10. Mati może StarCraft 2 z Rokiem. Roku może StarCraft 2 z Matim. Jezu, chcecie się grać w StarCrafta? Boże, ja jestem dzisiaj umówiony z... No patrz, kurde, ale się na mnie... Ach, kurczę. Obiecałem komuś, że z kimś nagram StarCrafta drugiego i wiesz, a teraz dostałem tego Diablo i no totalnie, wiesz, co pochłoniłem o całym Bożym świecie. Mam nadzieję, że mi to wybaczy jakoś. No dobra, no ale grajmy w tego. Pewnie wybaczy. Nie no, a co do tego, czy mi się chce grać, to... Wiesz co, chce mi się grać od 2 miesięcy, tylko jakoś nigdy nie mogę się zebrać w sobie, żeby zacząć. Bo jak sobie pomyślę o tym, że będę czytał na czacie, jak to ja lamię i żebym zmienił grę i zagrał w coś innego, to normalnie. Tak, to serce, jest cudne. Me serce jest takie rozweselone. No, ludzie, widzowie potrafią być cudowni, ale też jakby zero mają tolerancji. Jak coś im się nie podoba, to kurczę, pieczone. Tak z moimi dziećmi, wiesz? Nie w tym sensie, że wiesz, zachowują się jak rozwierzone dzieciaki, tylko nie krępują się, wiesz, powiedzieć ci, że ej, pip, lamisz. Ja w LoLu miałem tak, że w pierwszej grze miałem jakieś tam fajne staty 12-2. O, Mati, jak ty dobrze grasz, co ty w tym Silverze robisz? Powinieneś być w platynie. W drugiej grze miałem 2-12. Boże, jak ty człowieku lamisz, weź wyłącz tą grę. No cóż, życie streamera. I Rog rozmawia. Rog rozmawia z Flamy. Flamy. MKRRE. MKRRE, czyli z nami. Z tak nami wariatami. Mateuszem i Flamy, no to już mnie nie można po imieniu Paweł nazwać, nie? Kurde, co za ludzie. Ja nie. To ty masz Paweł na imię? Paweł. Paweł. Ojej, jakie to słowo. Co? Ja natomiast jestem zadziwiony, że wciąż jakby pojawiają się nowi ludzie u nas na streamach, bo przecież każdy, kto jest tutaj ze mną od tam przynajmniej od pół roku, to już doskonale was zna. Mimo, że ja ostatnio miałem dosyć taką dłuższą przerwę w streamowaniu, no to jednak żeśmy nie raz streamowali różne rzeczy. Ale ktoś tutaj dobrze pisze. Rok powinien częściej rozmawiać z MKRR-em, fajnie się go słucha. Ja się z tym kolegą zgadzam.
Ja w ogóle powinienem częściej robić streamy w towarzystwie i jakoś tak robiłem do tej pory. Tylko raz, że miałem problem ze sprzętem i nie mogłem TeamSpeaka uruchomić na drugim komputerze, żeby można było gadać, a teraz już mogę. Więc, no i też gierki są, kurczę. W tego Smite'a bym strasznie chciał z wami pograć. Będę cisł będę mocno. To ja jutro Gorgona pocisnę, żeby mi pokazał, jak się w to gra. No, no to nie trzeba wielu godzin nauki na to poświęcić. Ja nie wiem, ale jestem leniwy z natury, więc wiesz. Wykorzystam Gorgorna. Spoko. Co by ci tu zrobić? No i tam są też fantastyczne tryby gry. Na przykład na arenach to jest taka rzeźnia cudowna. To jest tak, że macie okrągły teren, wchodzi 5 graczy i się naparzają. A, to wiem, to widziałem, bo kurde, jakie... tego Smite'a i ten... Wczoraj grałem z Grabą na właśnie na arenach i taka była jazda. Mieliśmy kolesia czempiona, który się nazywa Ares. Ares potrafi przyciągać do siebie... Nie. Jak... Rozumiem. Czekaj, jaki był pies, który się tak... Terber. Ares to przecież bóg wojny. Tak czy inaczej, on potrafi przeciągać wszystkich przeciwników i wiesz, czekaliśmy 2 minuty, aż jego ultimate będzie miał cooldown i potem on mówił koniec cooldownu, wiesz, wbijał się we wrogów, przyciągał ich wszystkich i w to miejsce, w którym on przyciągał, to my żeśmy wszystkie ultimate rzucali, wiesz, i wszyscy kolesie, wiesz, zgon totalnie, wiesz, padaka, nie? I tak żeśmy wygrali tą grę, a potem jak zobaczyli Aresa, to wiesz, 5 kolesi, każdy w inną stronę spierdziela, żeby się tylko nie dać złapać. No. Ja, ale jakby, jako że żeśmy grali 5-5, ja miałem tylko z Grabą kontakt, jak się wybiera 5 swoich graczy, to po drugiej stronie też jest premade. I było widać, że się kolesie komunikują, bo ni stąd, ni zowąd wszyscy kupili taki item, który uwalnia z tych łańcuchów. Dokładnie w tym samym momencie kupili to. I się jakby... Gra się zmieniła, zaczynali z nami wygrywać, ale było już za późno. Także, kurde, byłem pod wrażeniem. Pod wrażeniem tego, co się wczoraj działo. Nawet specjalnie Adamowi powiedziałem, żeby rzucił okiem na ten gameplay, żeby go jak najszybciej opublikował, bo jest świetny. Wiesz, nie po to świetny, żeby pokazać, jak my fajnie żeśmy wymiatali, ale po to, jak może wyglądać gameplay w tej grze. A to Smite jakoś tak bez jakiegoś większego echa przeszedł. No. No wiesz, on jest cały czas w becie, nie? To wersja. Kurde. No. Ale wiesz, teraz większość gierek jest w becie cały czas. A co mówiłeś? Ja mówię, że tutaj chciałem poprawić. Fenrir to jednak z mitologii północnej, tam chyba. No, nordycki. Skandynawskie, nie? No, to się zgadza. Zgadza się jak cholera. Jeszcze dzisiaj pogram jeszcze w Smite'a, bo to też dużo ludzi czeka na to. To jest taki mój osobisty LOL. Okej. Oj, słabo mi coś idzie ta gra. Wiesz, jak się... Hearthstone'a to się jednak trzeba skupić, co? No, ja niestety mam jednorodzeniowy procesor w głowie i potrafię działać tylko na jednej płaszczyźnie. Dobre porównanie ci powiem. Kurczę, ja też tak mam. Moja żona mnie za to lubi. Za dużo nie myślę. Wystarczy, co wykorzystuję. No pewnie, że tak. No. Powinna przynajmniej. Na co się patyczkować, kurde. Dobrze. Nie, ja mam jednotorową myślę. Jak myślę o czymś, o jednej rzeczy, to... Na tyckach. Tak. Na złe rzeczy po imieniu. Tak, jak już o czymś myślę, to myślę o tym bardzo intensywnie. Będę grać w SimCity. Może być ciężko. A już wyszedł ten dodatek? Znaczy wiem, że on cały czas... Mam nadzieję, że wyszedł, ale jakoś... Ja wiem, że miał wyjść, ale nie wiem, czy właśnie się pojawił, czy nie. Ja mam... Aha, dobra, przepraszam, myślałem, że już skończyłeś, także wal. Teraz to może być problem, ale chciałem powiedzieć, że ciekawie wyglądał.
kojarzę. No kosmicznie. Wiesz, z rzeczami od Electronic Arts kiedyś, znaczy tak myślę, że mogę powiedzieć, ale kiedyś taki facet był w Electronic Arts i zajmował się PR-em. On się nazywał Tomek Tins. Właściwie może nie powinienem, ale on był świetnym facetem. Jakby wiesz, jak wychodziła jakakolwiek gra od Electronic Arts, czy jakiś dodatek, to on zawsze dawał znać, pytał, czy jesteśmy zainteresowani, czy można coś podrzucić, czy klucz i tak dalej, nie? I on teraz już nie pracuje w Electronic Arts, ale na szczęście pracuje w innej firmie i to właśnie dzięki niemu mam te klucze i do Hearthstone'a, i do Diablo, i za co bardzo dziękuję, bo facet jest po prostu nieziemski, jeżeli chodzi o te sprawy. No to Tomku, jak masz nadmiar kluczy, to no, jeszcze by się jednej z nimi przydał. I nas słyszysz tak przez przypadek, dziwnym trafem. Ale nie, powiem wam, że wiele takich osób w gamingu, to jest wyjątkowy facet jest. Wyjątkowy facet i nie mówię tego dlatego, że mi ten klucz dał, bo to nie o to chodzi. Ale po prostu fantastycznie, że tacy ludzie się trafiają, nie? To jak ten znaczy, no akurat ten koleś, o którym chcę powiedzieć, nie łamał nikomu klucza, ale też fajnie się z nim gadało. Mówię o tym chyba Michale, z którym gadaliśmy o Wiedźminie w Krakowie. O, aha, tak. Świetny facet, kurde. No, ale to jest cholerna przyjemność pogadać z takimi ludźmi, którzy po pierwsze zajmują się grami bardzo blisko i przynajmniej takie wrażenie można odnieść, że nadają na podobnych falach co gracze, bo to jest super sprawa. On jest PR-owiec, więc wiesz... Musi po części, nie? No, ale wiesz, robi dobry PR-owiec... Robi się to robi specjalnie, czy robi to, wiesz, z czystej sympatii? Co ale ty, wydaje wiesz? Mi się, że jedno i drugie. Słuchaj, stary, tyle wódki popłynęło, że to musiało być z czystej sympatii. Ja nie wiem, czy ktoś mi się na takiego kaca skazywał, tylko, wiesz, z obowiązku. Nie, on to tam jeszcze ten, niewiele. A nawet jeżeli nie z czystej sympatii, to i tak z czystej sympatii. Tak, to jest pamiętny Kraków. No, pizzowe wódki były najlepsze. Jakie? Pizzowe, dobrze mówię? A, wiem, no. Przynieśli nam na takich tych... przynieśli nam na talerzach od pizzy takich naprawdę wielkich, kurde. Całe załadowane, kurde. Chyba nie mieli większych po prostu talerzy, żeby tą całą wódkę przynieść. Ja pierdziele. Żeby nie było, to nie był jeden talerz, tylko trzy. Taki trzy pizzy, no. Ale dobrze. Też nas było sporo już tam. No. No, sporo. No, tak to po jednym kieliszku, na głowę. W ogóle picie jest niezdrowe, żeby wszystko było. Naprawdę, świetni ludzie to byli, kurczę, szkoda, że nie ma takich imprez. A nie, ale... ciekaw, czy coś zrobią, wiesz, jeszcze raz w ramach tego, Cyberpunka, wiesz? No mam nadzieję, no kurde, Cyberpunk to ja jestem strasznie na to napalony. To jest... A, super sprawa, kurczę. Ja lubię Wiedźmina i oczywiście fantastyczna sprawa i to uniwersum, ale dla mnie Cyberpunk to ja, kurczę. Ciekawe, kiedy coś pokażą więcej. I tam chyba nic o tym nie mówili. No, ja myślę, że to jest, gra jest w fazie projektów takich wstępnych i myślę, że zanim się za to wezmą na serio, to najpierw skończą Wiedźmina. A pewnie inny team nad tym pracuje, ale na pewno 100% jakby wysiłku włożonego w tą grę dopiero zobaczymy po premierze Wiedźmina III. Pewnie część ekipy od Wiedźmina III będzie się zajmowało poprawkami i tak dalej, będą supportować tą grę. Natomiast reszta pójdzie do Cyberpunka. Na DeviantArcie leciał taki fajny, znaczy może popularny był przez jakiś czas obrazek Wiedźmina w świecie Cyberpunka, wiesz, w uniwersum Cyberpunka, jako no. Cyborga, no, że w sensie, wiesz, zamiast takiej koci oczu to właśnie miał coś pseudo, takie, wiesz, implanty porobione, takie ala, wiesz, noktowizyjne, nie? Też właśnie w kolorach właśnie oczu wiedźmińskich. I chyba się nazywał G1, jak Geralt 1, nie? Fajna sprawa. Jak się nazywają takie ciekawe wstawki do gry? To są easter eggi, czy...? Easter eggi albo easter eggi, po prostu. No, nie zdziwiłbym się, gdyby taki właśnie easter egg się trafił w Cyberpunku. Na pewno będzie, kurczę, to jest nieuniknione moim zdaniem. Tym bardziej, że jak żeśmy się pytali, czy w obydwóch tytułach będzie właśnie coś pseudo easter eggowego, powiedzieli, że zarówno Wiedźmin, jak i Cyberpunk będzie po prostu wypełniony tym po brzegi.
A, no to fajnie. Zresztą trzeba przyznać, że niewiele firm jest na tyle dobrych na świecie, żeby mieć swoje własne uniwersa. Znaczy, Blizzard jest taki, nie? Jest też taki BioWare, oni mają te swoje uniwersa. I trzeba przyznać, że Redzi, CD Projekt Red, urastają do takiego miana firmy, która, no wiesz, jednak Wiedźmin, to jest potężna sprawa, nie? No, kurczę, tyle nagród, co podostawali. W ogóle sam fakt, jak się gra, kurczę, to trzymie po prostu nie... Właśnie... Fabuła to też już w ogóle sprawa, o której nie muszę wspominać, bo to już... dorasta wszelkie oczekiwania graczy, którzy po prostu lubują się w grach RPG, nie? I Projekt Red właśnie tak trochę przypomina Blizzarda po ich zachowaniu i... No czekaj, no ale dystrybutorem właśnie gier blizzardowskich na Polskę jest chyba CD Projekt, nie? No tak, ale mówię o Redach, nie? Tak. Oni chyba nawet w swoim biurze tam generalnie głównym mieli jako... w takich gablotkach, wiesz, porozwieszanych, tak szklanych, nie? Jako chylenie czoła w stronę Blizzarda, pełno różnych gier blizzardowskich w oryginalnych pudełkach, czy to w kolekcjonerskich, czy zwykłych standardowych, no nie? Ja na to uwagi nie zwróciłem, ale wiesz, z tym takim ich podejściem, że robią gry w tak, jakby chcieli zagrać, że nie spieszą się z wydaniem tego i tak dalej, tak jak oni tam mówili na tej prezentacji i później jak gadaliśmy z nimi na tych wszystkich jumprezach, tak no. Przypominali Blizzarda trochę podejściem. No. Ja pamiętam, że oni mówili, że czekają mocno na ten, na GTA 5, jakby z technologicznego punktu widzenia. Jak to się uda rozwiązać ludziom z Rockstara, bo jednak trzeba przyznać, że to GTA 5, mimo że oczywiście to jest konsola starej generacji, tam to majstersztyk, że to jest zdecydowanie majstersztyk pod względem wykorzystania tej technologii, która tam jest. Że wykorzystanie hardware'u jest niesamowite. Oczywiście te gry nie wyglądają już super ekstra, to jest jednak konsola, która ma 10 lat. Ale jednak, no, dali czadu. Gdyby porównywać te stare konsole tej starej generacji do PC-ów, to ich możliwości są kilkadziesiąt razy słabsze niż to, co oferuje PC, więc jestem pod wrażeniem tego GTA 5, nieustająco. Ja nie miałem jeszcze okazji zagrać, może za rok. Jakie 10 lat? Konsole wyszły 2005 rok, te poprzednie, kojarzycie? To ja to w ogóle. O Jezus, nie wiem pojęcia, naprawdę. Chyba 2005. To prawie 10 lat. 10 lat? Wow. No prawie, tam 8, nie? To na pewno mnie ludzie skorygują. Mam nadzieję, że z sympatią, a nie ten... A nie, że dostanę regularny opierdziel. Profilaktyczny, tak? To jest, wiesz, to jest taki zwyczaj, że wchodzisz na streama i opierdzielasz streamera, żeby wiedział, gdzie jest jego miejsce, a potem już oglądasz na luzie. Nie robię tego z czystej sympatii, okej? Ale teraz już cię lubię, więc możesz robić to, co robiłeś. A, PlayStation 3 ma 7 lat, no to trochę się pomyliłem. To 7 lat prawie. No jeszcze 10. 7 lat, ja pierdzielę, to jest sporo. A to i tak, ja myślę, że mniej, szczerze powiedziawszy. A ja myślę, to, tak, pamiętam, nie wiem, dwójkę, 3, jak grałem w Ninja Gaiden, czy Garden, coś takiego. Ale słuchajcie, to wam też powiem taką ciekawostkę, bo jakby kiedy wychodziły tamte konsole, to ich możliwości techniczne były dokładnie takie, jak obecnych wtedy PC-ów. Czyli były równe. Natomiast teraz, jak wychodzi ta nowa generacja konsol, to w porównaniu do karty graficznej tej Titan, GeForce'a, to jest chyba 13 albo 16 razy słabsze. Ja mam takie zestawienie, tych wykresy, słupki, i one, kurde, robią wrażenie. Chociaż też prawda jest taka, że jak dla mnie Full HD, to było zawsze maksimum potrzeb, nie? Ale teraz ludzie myślą o czymś takim jak 4K Resolution. No wiem, oglądałem. No. Co moim zdaniem w ogóle się nie powinno nazywać 4K, ale palicho, tym już ekspertem nie jestem, to już tak to nazwali, więc niech tak będzie. To jest dwa razy większa rozdzielczość niż Full HD, czyli w pionie, jak się mówi 1080p, to tam będzie 2160, więc nie wiem, dlaczego to się miałoby nazywać 4K. No ale okej, jest jak jest.
Niech się nazywa 4K. O, mój syn przyszedł. Drugą stronę ma 4K. Co jest, synku? Jest tak smutno, bo nie mogę dzisiaj u ciebie spać. No bo ja bardzo długo gadam, a ty potem nie możesz zasnąć. Ale to dzisiaj tak wyjątkowo, wiesz? Dzisiaj? Mhm. Tylko? Tak. W porządeczku? No, to papa. Papa. Śpij dobrze. No. Trzymaj się, synu. Sorki, że ten, ale młodzież weszła, to młodzież trzeba było pogadać. On ten, no, luźno. On lubi tu zasypiać, jak ja gram. To są takie momenty. O, wiecie co? Zaraz poczekajcie, bo czy ja zmieniam znowu temat, o czym żeśmy gadali? O 4K rozdzielczości. Aha, no właśnie. No ale to palicho, czy jak to się nazywa, no. Tak czy inaczej, to jest coś nowego, nie? Ja ostatnio widziałem te monitory LG, które nie mają w sumie nic wspólnego z tym, ale mają ten 21 na 9 bodajże. A proporcje? Proporcje właśnie. No tylko to jest, to kurde, Windows siada przy tym, bo nie bardzo chyba mają jak to obsłużyć jeszcze. Ale coś wam powiem, jest jeszcze inna technologia, to też ona jest prowadzona przez NVIDIA. Ja w ogóle byłem na wczoraj, albo przedwczoraj, już mi się trochę dni zlewają, bo kurde, krótko śpię. Byłem na pokazie NVIDIA we Wrocławiu, takim naprawdę fajnym. I mówili, mieli pokazać monitor, który nazywa się G-Sync, ma taką specjalną technologię. I ponoć jakość obrazu tam jest powalająca. Jednym z większych problemów przy współczesnych grach jest to, że ten obraz, pewnie się nie będę posługiwał dokładną terminologią, ale on jest odświeżany w partiach, to znaczy pół obrazu i potem drugie pół obrazu. Przez to od czasu do czasu widać taką poziomą linię. To się likwiduje korzystając z vertical sync, czyli z synchronizacji pionowej. I ten monitor ma to robić sam i ma to robić w sposób fenomenalny. Co? Czy mogę tu jeszcze iść? A co? Nie idzie jeszcze? A później. No dobra, ale położysz się? Tak, a zabierzesz mnie? Oczywiście. Nie wiem, całe moje mowy z synem wzięły właśnie w łeb, bo nie chciałem, żeby tu biedak siedział i słuchał. Więc te monitory, no ponoć są czymś niesamowitym, więc chętnie rzucę okiem, a to nie jest, nie obsługuje 4K, pewnie w przyszłości będzie, ale to jest zwykłe Full HD. No właśnie, jakość obrazu się nie zmieni, tylko nie będzie wkurzającego skakania, jak tu zresztą napisał Shogunasty. Natomiast jakby zniwelowanie tego skakania robi tak niesamowite wrażenie, tak niesamowitej płynności, że to jest coś niewyobrażalnego. Bo to, co widzimy na teraz na monitorach, to jest pewna technologia, do której żeśmy się przyzwyczaili. Natomiast tam jest jakby zupełne odejście od tego, co nam tu szkodziło i do czego musieliśmy się przyzwyczaić, więc... No nie wiem, no zapowiadali, że... Znaczy, to co mówili, że słuchaj, nie możemy ci za bardzo powiedzieć, co to jest, bo to jest taka technologia, że to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, nie? A ja nie widziałem tego, ale muszę przyznać, że ich zachwyty zrobiły na mnie wrażenie. Zapowiada się ciekawie. No. Widziałem też urządzenie, taki latający... Nie wiem, jak to się nazywa. Latający? Tak, młotek się nazywał Mjolnir. Nie. To jest takie urządzenie, które lata. To ma 4 śmigła, jest takie kwadratowe. A, taki robocik. No i to było sterowane NVIDIA Shield. Kurde, ale jazda, no niesamowita zabawka. Mam nadzieję, że to nie jest ten wypchany kot, z którego zrobili helikopter, kurczę, bo to by było okropne. Boże, Nie. A nie, to ja widziałem ten samolocik jest spoko, ten chyba, nie wiem, National Geographic, czy jak oni się tam nazywają, w Afryce Sawanny tym filmuje. Ktoś mówi quadrocopter jakiś. Tak, quadro. I to ma kamerę z przodu i na dole, i on ma taki... Wiecie, jak się kamery trzyma w ręce, to ona czasami drży, trzęsie się, ten obraz nie jest taki specjalnie wyraźny. Natomiast ten quadrocopter ma bardzo taki delikatny lot, to nie przerywa i ten obraz uzyskiwany jest bardzo, bardzo płynny. Fantastycznie to wygląda. A to rozumiem, że do landscape'ów używane jest, tak? Żeby... Znaczy, wiesz co, ja to będę używał, żeby podglądać, wiesz, ładne sąsiadki, nie? Jak to dostanę, ale może używają do landscape'ów, ale moim zdaniem to jest strata potencjału. A ty w zasadzie. A to wiesz, koniecznie. Flying to the fullest. Prawa, proszę.
poddaję wątpliwości sterowanie takim urządzeniem. Fajnie to lata. No widziałem, jak facet tym sterował i raz wpadł na ścianę, jak... Bo to jest taki problem, że jak lecisz do przodu, no to prawo jest prawo, lewo jest lewo. Ale jak obrócisz to w swoją stronę, no to te kierunki się zmieniają, nie? I można się pogubić. Ja to widziałem, to w ogóle fajna zabawka, już pomijając tam opcję kręcenia kamerą, ale tak, żeby sobie polatać. No, ale wiesz, wyobraź sobie, to działa na Wi-Fi. I możesz to chyba do kilometra od ciebie może odlecieć i ciągle będzie połączenie. I do 100 metrów w górę. No proszę. Jak byłem mały, to zawsze chciałem mieć taki latający, zdalnie sterowany samolocik, ale nigdy nie miałem. To może jak jestem duży, to sobie kupię taki większy. Wiesz, Mateusz, za naszych czasów to chyba bodajże kupowało się po prostu papierowy samolocik, przywieszało się go do sufitu i kręciło powietrze tam i z powrotem. No, to było cudne kiedyś. Albo ewentualnie się kupowało po prostu taki na baterię i latał, kurczę, ze śmigiełkiem i... Takiego urządzenia to ja raczej nie dostanę, ale faktycznie jakbym dostał, to zaraz by gdzieś napisali w jakimś serwisie Rock Alone, YouTuber dostał helikopter. Oj. Nie, fajne. Fajne, w ogóle Nvidia jest bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona do rozwoju rynku PC, bo jakby zmniejsza się sprzedaż komputerów, nie? W porównaniu do konsol, natomiast drastycznie rośnie sprzedaż podzespołów, które są związane z grami. Znaczy gaming taki, czyli czyste granie na PC-cie staje się coraz bardziej powszechne. Głównie dlatego, że takie urządzenia, że kontrolery stają się, też kontrolera zacząłem używać w kilku grach. No i że możliwość przepięcia komputera do telewizora jest taka łatwa teraz, nie? Właśnie zwłaszcza przez Shielda, po prostu przechodzisz sobie z pokoju do pokoju i to, co grałeś na kompie, możesz grać na telewizorze wygodnie, na fotelu. Więc to na pewno jest atrakcyjne dosyć. Tam jeszcze było jeszcze kilka ciekawostek. Ludzie z Nvidii też sporo mówili o graniu w cloudzie, czyli że gdzieś ten sprzęt, komputery są umieszczone gdzieś w odległym miejscu i ty po prostu streama dostajesz ze swojej gry. A, na tej zasadzie. No, że to też ich cieszy, nie? Spoko. Mają pomysły. No, a jednym z ważniejszych pomysłów jest, to też mało kto... Znaczy, to jest problem. Jednym z większych problemów pecetów jest to, że PC-ty są trudne w obsłudze, to znaczy, wiesz, zaktualizowanie tych wszystkich sterowników i tak dalej. Nie każdy lubi się tym bawić, ja na przykład niespecjalnie lubię. I teraz jest ten GeForce Experience, to jest ten taki programik, który się instaluje sam, jeżeli masz kartę Nvidia. I on po prostu, odpalasz grę i on ci dostosowuje ustawienia tak, żeby ci ta gra po prostu śmigała, nie? Masz słabszy sprzęt, wybiera słabsze ustawienia graficzne. I wygląda to tak, że jeżeli ktoś jest laikiem, nie zna się na komputerach, to po prostu, wiesz, odpala grę i ona mu chodzi na maksa. Nie musi się martwić, że coś skacze i tak dalej, nie? Nie musi się martwić o sterowniki. Więc to są rzeczy, które mnie cieszą, zważywszy na to, że ja jestem pecetowym graczem. Ale polubiłem też kontrolery, więc spoko, da się żyć. Ale mam fajną tą postać teraz. Ten facet wygląda, jakby miał garnitur taki. Tylko chyba te tekstury nie są najwyższych lotów. I właśnie, dodali jakiegoś nowego kompana w Diablo 3, czy nie bardzo? Nie, tego starego używam. Kompana nie dodali, jedynie historyjki kompanów. A, to ja wiem, że chyba od tego łotrzyka chyba bodajże. Od Szelmy? No, od Szelmy, no. Jakiś tam a jego wątek, brat ma tam gdzieś. Jakiś wątek fabularny tam chyba ma być z nim, nie? No, tam jego bracie ma gdzieś pojawić w piątym akcie. Właśnie zastanawiam się, czy piąty akt jest, wiesz, same te tereny, czy tam wszystkie dialogi i tak dalej są. Wczoraj trochę patrzyłem, jak ktoś grał właśnie piąty akt, to tam normalnie były questy i tak dalej. Powiem ci, Rok, że w tym garniturze wyglądasz jak ten Royal Guard z tego, z brytyjskich, wiesz. Ciekawa zbroja. Starczy ci tylko, wiesz, taką podłużną czapkę futrzaną czarną. Gdzieś wyglądał jak Royal Guards po prostu. Ale fajne shouldery mają w ogóle. Ciekawa stylistyka, bardzo mi się podoba. I to minus 10 do speeda jakoś nie boli strasznie. Kurde, dwuręczny buzdygan w jednej łapie, no piękna rzecz. Ale bez jaj, kurde, Blizzard wszystko teraz popowiedział. Na co czekają? Boże, co ja gadam?
co tworzą, co robią. I kurczę, szczerze powiedziawszy, już czekam na nowy tytuł już. No, zawsze człowiek chciałby sobie się hypować trochę. Jeszcze więcej, kurczę. No ja niestety się za bardzo zhypowałem. Teraz spać po nocach nie mogę. Aha, ja myślałem, że się rozczarowałeś, kurczę, bo tak to zabrzmiało teraz, kurczę. Nie, no co ty. Ja rano Beata mnie budzi, a ja słyszę, że ona mówi, czy idę na jakiś rajd, czy tam na bossa. Ej, robi się niebezpiecznie. No i kurde, chyba przegram. Niestety, chłopie. 13. Okej. Jeszcze film Warcrafta na dodatek. Kurde. Szkoda, myślałem, że coś trochę więcej pokażą, szczerze powiedziawszy, na tym bliskonie. Ja właściwie troszkę czekałbym na informacje związane z tym drugim MMO kolejnym. Jakiekolwiek, wiesz. No, jakieś wiesz co, zarysy wydaje fabuły, mi się, czy że, świata. Wydaje mi się, że teraz z racji na to, że pracuje nad tym bardzo mało osób, to prędko o tym nie usłyszę. No. Znaczy oni to skasowali, zaczęli robić od nowa. Wiem, no to jest taka informacja, którą znam i która mnie jakoś nie cieszy specjalnie. Oni wszystko kasują, przecież tego Heroes of the Storm skasowali dwa razy. No. Bo najpierw była Blizzard Dota w StarCraftie, później miało być to All Stars, a teraz jest Heroes of the Storm. Jak sobie mogą pozwolić, to niech robią, no. Dla mnie bomba, jak wyjdzie fajna gra, to juhu. Tyle, żebym był zadowolony. Zresztą no. Ja jestem nawet przekonania, że nowy dodatek do WoWa właściwie jest stworzony tylko do tego po to, żeby... Znaczy z racji na to, że odwołali Tytana. Jestem nawet, kurczę, bardzo przekonany, że mogli coś innego... A co oni zapowiedzieli, że potem będzie jeszcze jeden dodatek? Czy nie, wiesz co, było dużo gadki na temat tak zwanego Dark Below w WoWie, wiesz, to miał być nowy dodatek, ale w momencie, kiedy odwołali Tytana, ten Dark Below, a właściwie jego trademark, nie? Czyli ten znak towarowy, no. Został usunięty przez Blizzarda, no nie? I momentalnie dowiedzieliśmy się, że Warlords of Draenor ma być dodatkiem do WoWa. A, tak myślę się. No, Titanie trochę chyba przekombinowali, jak tak czytałem, to tam się połapać nie mogę. Wiesz co, ja wierzę w Blizzarda, jak oni się do czegoś zabiorą, pomimo, że to może głupio brzmieć, to wydaje mi się, że... Czy dadzą no, radę? Tak, ale łączenie trzech uniwersów w jedno średniowiecze przyszłość i starożytność to trochę chyba... No wiesz co, w WoWie były jeszcze głupsze rzeczy, na przykład... O właśnie, bo mówiliście o bugach z rogalem albo kopiowaniem speli u maga w Trial of the Crusader, coś słyszałem, nie Mateusz? Ja ci powiem, że Death Knight ma taki spell, co się nazywa Dark Simulacrum, możesz sobie kopiować spele od swoich wrogów, nie? No wiem. Z pewnego momentu w Dragon Soulu, jak się z Defigiem walczyło, on tam taki spell rzucał, kataklizm, który wipował cały raid, no nie? Generalnie wyłączał instancję. I przez dobre parę minut można było skopiować ten spell i zwipować cały swój raid i że ci instancja nie działała w ogóle, nie? Nie, to spoko. Nie wiem, ja tu mówiłem na Jaraxusie, to można było kraść te takie buffy, co on sobie rzucał, To jest taka fajna trivia z tym Jaraxusem, wiesz, bo w Hearthstone'ie on zastępuje twojego Gul'dana, no nie, na tej zasadzie, to samo stało się z tym gnomem, którego przyzywał, że on go też zabił, no więc... Dobra, ja za chwilę wrócę i będę zajerać. No spoko. Dobra, spoko. Zmienili coś w tym, w craftingu. Widzę, że teraz właściwie te esencje z pierwszych czterech aktów na pierwszym poziomie to się nazywa Exquisite Essence. Wszystkie są takie same. I jeszcze wprowadzili coś takiego, co się nazywa Common Debris. To są jak zwyczajne przedmioty rozwalisz. Aha, czyli po prostu ogólne takie ogólne szczoteczki, tak? No. To nie wszystko można rozbić, teraz też tak patrzę. I trzeba kupować przedmioty takie zwykłe, białe, żeby mieć ten Common Debris i ten Common Debris wykorzystać do craftowania. A proszę, kurczę, powiem ci szczerze, że cieszy mnie to poniekąd, bo miałem z tym jednak problem, żeby znaleźć coś, czego pada i do czego użyć, wiesz, bo co bądź było troszeczkę tych crafting materialsów w tym... Tak, było za dużo zdecydowanie, no. Mnie to troszeczkę, że tak powiem, odrzuciło i dlatego też między innymi nie craftowałem, bo nie wiedziałem z czego, co, kiedy, jak i ile co jest warte, nie? No, za dużo było zamętu z tym, bez dwóch zdań. Teraz powinno być to chyba prostsze. I w ogóle to też to jest to, co Mateusz mówił, i że jeżeli chodzi o przedmioty,
Czyli to, co mogę wykraftować już teraz, jest lepsze niż to, co znalazłem. No proszę. No. To mnie to już ciekawi. A czy Boże, to już mnie cieszy. Po części, przepraszam na mocy. Wow, żyjesz? Świetnie, myślałem, że coś ci płuca. Nie, wiesz co, odbiło mi się i tak próbowałem, kurczę, zatajnić to. Tak mi się odbiło, to by było dopiero, kurczę. 1900 osób wiedziałoby, co jadę na obiad, kurczę. Po samym odgłosie, kurczę. No to dobrze, to cieszmy się, że się to raczej nie stało. Przyjmy lepiej temat, kurczę. Ktoś wolałby tego posłuchać o mojej treści pokarmowej. Dobra. Zacząłem ostatnio z Strzeńcem grać w tego WoWa od nowa, od zera, bo on jest nowym graczem. I problem polega tylko na tym, że wiesz, jakby nagrywamy tylko na YouTube'a, ale to tempo nagrywania przez to jest strasznie słabe, bo... No wiesz, wyobraź sobie przejście od 1 do 90 i to wszystko pokazać na YouTubie. Tego się nie da zrobić, nie? Nie jest możliwe. No właśnie. Musimy jakoś uprościć ten cały proces. Trend, który teraz o dziwo działa, kurde, w Polsce. Kurde, muszę kupować... W sklepie nie ma takich przedmiotów common, czyli wiesz, muszę znajdować w polu te zwykłe przedmioty, żeby mieć czym potem wyrabiać swoje nowe. Powiem ci, że to jest ciekawa sprawa, bo zazwyczaj jaki jest sens, a czy przynajmniej w tym Diablo oryginalnym trójce, który był, jaki jest sens podnosić szare i białe przedmioty, skoro niedobrze ich mogłoby nie być, tak? Mogłoby nie istnieć. Bo co, podnosiłeś kiedyś takie przedmioty? No ja nie za bardzo. No gdzieś tam na początku, jak potrzebowałem kasy, potem już nie. A teraz, panie i panowie, jak najbardziej. Dobra.